Hej, hej! Przed Wami Marcin Adam i książeczka Leśna Rzeka. Jest to zupełnie inny thriller, zobaczcie. Książeczka jest z wydawnictwa Ridero i naprawdę mamy tu bardzo, bardzo pokaźne to miszcze. I słuchajcie, pierwszą rzeczą, jaka przychodzi mi do głowy, to jest tutaj ten taki dziwny klimat książki. Bardzo mroczny i bardzo niepewny. Cokolwiek by się tutaj nie wydarzyło, my nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Każdy, nawet najkrótszy rozdział kończy się wielką niewiadomą. Jedne bywają kontynuacją poprzednich wydarzeń, inne przedstawiają tutaj sytuację u innych osób. Autor przede wszystkim lubi się tutaj bawić stylem pisarskim. W zależności od osób, które nam przedstawia, bywa on prosty, czasem mocno rozbudowany, niekiedy inteligentny bądź bardzo ograniczony. Każda z postaci jest wyjątkowa, mają cechy przedujące i niekiedy robią coś, co według nas jakby jest bez zastanowienia, ale tak naprawdę to jest etap większej całości. Książka jest troszeczkę wielowątkowa, gdyż każda z postaci robi tutaj coś innego. Te puzle się później łączą, niby główną postacią jest tutaj dziewczynka, lecz im dalej czytamy, tym bardziej jesteśmy przekonani o czymś, że ktoś tu jednak też odegra główną rolę. W zależności od postaci, której tyczy się historia, występują tutaj troszkę zabawne bądź mądre porównania. Jeśli pojawia się humor, to jawi się tutaj bardziej w ciemnych barwach. Taki moment, kiedy wiecie, jest nam do śmiechu, ale z uwagi na napiętą i mroczną atmosferę nikt się nie śmieje. Spodobało mi się to, jak pisarz wszedł w umysł ludzi psychicznie chorych. Według nich były one zdrowe. Według personelu posiadały zaburzenia, lecz z punktu widzenia innych postaci dzieliły się na mądrych i przebiegłych, bądź zwyczajnie głupich, lecz przydatnych. Książka mocno wciąga najbardziej interesowały mnie tutaj losy początkowo 13 trzynastoletniej dziewczynki, która wymordowała swoją rodzinę. Czy było tak naprawdę? Czy jej tłumaczenia jednak były prawdziwe, czy może nie bardzo? Obecnie mija tutaj okres odsiadki. Y i powiem Wam, że gdzieby się nie obróciła, jakoś tak wszystkim zostaje w pamięci. No, nie mogę powiedzieć dlaczego. Komuś będzie tutaj zależało na tym, żeby ustalić jej miejsce pobytu. Czy jesteście również ciekawi, co z tym zamierza zrobić? Pomiędzy tą opowieścią toczy się, toczą się losy innego mężczyzny, którego nawidzają bardzo dziwne sny. On sam jest tutaj mocno zarysowaną postacią. Ma jakby dwa oblicza: jedno łagodne, które kocha tutaj swoją siostrę i jej dzieci, i to drugie, dla którego widnieje słowo grzech. Oj, korzysta z życia jak może, chociaż wciąż jakoś tak coś mu tutaj brakuje, czegoś mu brakuje, może kogoś. Jest osobą znaną, ale czy lubianą? To bardzo dobre pytanie. Bardzo chciałby siostrze zrekompensować swoje niedociągnięcia, dlatego poszukuje dla niej domu. Niestety podzielność jego uwagi byta tutaj e, bywa bardzo samolubna. Nie da się ukryć, że każda z postaci ma tutaj dwie twarze i dwa razy tyle tajemnic. Bez względu na to, ile mają lat, grzeszki gdzieś tam siedzą, no nie tylko w ich głowach. Autor postanowił nam mm, zaprezentować udowodnienie tezy, że każdy z nas może być psychopatą. No, bardzo mi się tutaj to podejście spodobało. Jak sądzicie, czy udało mu się nas do tego stwierdzenia przekonać? W książce jakoś tak nie znajdziecie wielu szczegółów, jeśli jednak się tutaj pojawiają, bywają tu bardzo istotne. Jeśli już pochłania Was tutaj jeden wątek, do którego częściej wraca, przychodzi później do innego i również ciągnie do momentu, aż bardzo chcemy tą sprawę wyjaśnić. Ewidentnie pokazał, że to on rządzi tutaj tekstem, a nie sami bohaterzy. Jeśli chodzi o motyw tytułu, to pierwsze wzmianki pojawią się dopiero po jednej piątej treści książki. No, moim zdaniem bardzo dobrze się czyta. Ja miałam wielkie nerwy w momencie, kiedy musiałam przerwać czytanie. Po każdej przerwie wciąż pamiętałam, na jakim wątku skończyłam. To taka książka, która naprawdę wciąż siedzi w głowie. Nie da się tutaj bohaterów wyrzucić z głowy, jakby sami prosili się też o dalsze życie. Jestem pewna, że zostanie bardzo dobrze przyjęta przez wielbicieli thrillerów psychologicznych. Wiecie, wiele sekretów tutaj ujrzy światło dzienne dopiero pod koniec. Co ciekawe, wiele postaci pojawia się tutaj na chwilę i nawet ułożone są tak, żeby zastanawiać się nad ich dalszym postępowaniem. Nieraz widać, że chciałyby się tutaj bardziej udzielić, coś powiedzieć, coś zrobić, ale jeżeli na coś tu liczymy, to się to na pewno nie wydarzy. Za to odżyje tam, gdzie naprawdę człowiek się tego nie spodziewa. Bywa, że niektóre opisy nam się dłużą, ale one nie są użyte tu bez powodu. Wiecie, ja długo się zastanawiałam nad tym, czy pod koniec książki te postacie się połączą, czy, czy być może nie. Jak sądzicie, czy tak się stało? Wiecie, oprócz strachu, zaskoczenia i niepokoju naprawdę doświadczycie tutaj również wzruszenia. Postacie przeżyją coś, o czym nikt z nas nie chce myśleć. Wywoła to jakby taki mały rachunek sumienia. Z pewnością warto się z nią zapoznać, gdyż oprócz mądrych cytatów na początku każdego rozdziału zawiera coś jeszcze, co będzie ukazane w drobnych podziałach. Wiecie, tej książki nie da się opisać krótko, naprawdę tutaj tak dużo się dzieje, że, że człowiek by chciał tylko o niej mówić i mówić i wniknąć w te drobniejsze wersje, w te sytuacje, w te zachowania, co one tutaj robią, przede wszystkim w to, co mówią, bo to, co mówią, to naprawdę niekiedy tutaj bywa po prostu straszne i przerażające. Ale się nie da. No nie da się jej powiedzieć krótko. Jak widzicie, no, liczba stron jednak do czegoś zobowiązuje. Niemniej jednak jest to naprawdę niesamowity thriller i prawda głosi, że w zupełnie innym wymiarze. Świetna książka, bardzo, naprawdę ze swojej strony, bardzo, bardzo Wam ją polecam. Zaopatrzcie się w nią, a naprawdę przez wiele dni będziecie mieli co robić. Chociaż jeżeli ktoś już do niej przysiądzie, to będzie chciał każdą chwilę poświęcić tylko i wyłącznie na czytanie i będzie Wam smutno, kiedy się skończy. Ale będzie taka mała iskierka nadziei, czy autor zafunduje nam kolejną powieść. I tak z uwagi, wiecie, że troszkę tych stron ma, podejrzewam, że będziemy musieli na nią troszkę poczekać. Wspaniała książka, naprawdę. Bardzo, ale to bardzo Wam ją polecam. Kocham thrillery, a ten jest po prostu perfekto. Żegnam się z Wami, kochani, i do usłyszenia. Pa, pa!